W poprzednim odcinku zaczęliśmy naszą podróż do top 50 najlepszych graczy na świecie na dwójkach na początku sezonu. Po wielu wygranych grach zbliżyliśmy się do leaderboardów, a naszym kolejnym rywalem byli gracze z Monaco Esports. W poprzednim odcinku powiedziałem, że gra na nich to był game changer. I nie bez powodu. Zapraszam do oglądania. Eryl Exchange. Strona, dzięki której z łatwością kupisz kredyty oraz itemy w grze Rocket League. Z wieloma metodami płatności na każdą platformę. Z kodem BRUCE 3% zniżki. Link do strony w opisie. Zacznijmy naszą grę na dwóch pro player z Monaco Esports. Sports grę, która zmieni oblicze naszego grindowania. Podjeżdżamy już pod piłkę, będziemy lecieć w górę, już lecimy, będzie challenge ze Steezym, challenge'ujemy, ale my jeszcze jesteśmy w stanie... Nie jesteśmy w stanie zablokować ze Steezym na 1-0, no ale Steezy po kickowie bierze piłkę na ścianę, ja zdążę zrotować, będę miał 20 boosta, ustawię sobie za Niseronem i nic... zostanie wysadzone, ale kickoff, kolejne starcie i Oscillion pakuje dubla nam i jeszcze... Później Oscillion podaje do Steezy'ego, więc możecie się zapytać, gdzie jest ten game changer, gdzie jest to niesamowite, nie wiem, zagranie, ale pamiętajcie, że ja uwielbiam robić comebacki, szczególnie z takim graczem jak Niseron, który teraz łapie pięknie flip reseta i ma... 5-1, no wiele pytań, mało odpowiedzi, 4 gole przewagi dla rywala, mamy 2 minuty do końca, więc musimy się skupić, musimy zagrać jak znud, mamy tutaj challenge, Oscillion jeszcze przed szansą na strzał, ale Niseron jakimś cudem to broni, mamy kontratak i 2 minuty do końca, łapiemy kontakt, 4 bramki przewagi, więc w sumie nadal moglibyśmy się... pytać, gdzie jest ten game changer, ale właśnie to jest on. Niseron się na nich po prostu rozgrzewał. Pewnie normalnie dalibyśmy forfeita po takim stąpie, ale on po prostu dogrywał grę, żeby być rozgrzanym na następne gierki. Także po przegranej grze dostajemy ujemne punkty, no dostajemy minus 9, ale to nie jest koniec. To dopiero początek. Zmieniamy furę na golfa, potrzebujemy małego powiewu świeżości i trafiamy w kolejnej grze na Bolta i Woziena. No i Bolt już w pierwszej akcji pokazał mi, na ile go stać, pokazał jego kunszt mechaniczny, bardzo fajny wave dash do takiego flika, mamy 1-0 dla nich, ale spokojnie, bo nadchodzi magiczny kickoff, po którym oni bumpnęli mnie, bumpnęli siebie, 1-1, jeszcze kolejne zagranie od nich do mnie, 2-1, wykorzystujemy oczywiście takie prezenty, no bo czemu byś nie, Bolt tutaj z save'em, po tym jak Niseron ładnie ciągnął airdraga, 3-1, no i teraz Bolt, zobaczcie tą akcję ze strzałem, ja muszę fake challenge'ować, obronić, wjeżdżam na Squishiego, jeszcze wyjmuję kolejną piłkę, ale to jeszcze nie koniec ich akcji i Niseron wyciąga to przy słupku i pięknie zagrana defensywa i wychodzimy z tego obronną ręką. Tutaj jeszcze podanie do Niserona. Niseron świetnie ustawiony na backboardzie, odegranie, strzelamy bramkę, wygrywamy mecz i odrabiamy punkty, które straciliśmy z graczami za AS Monaco. A w kolejnej gierce Swift oraz jakaś cegła, ale to nieistotne, proszę Państwa, bo w pierwszej już akcji dostajemy challenge, piłka idealnie nabija mnie, lobujemy jednego z ostatnich zawodników, no i Niseron pięknie, na 1-0, tutaj znowu znaleźliśmy Niserona, piękne podanie 2-0, piękny stompik i teraz Niseron ze swoim magicznym airdragiem na 3-0, świetnie to wykończył, jeszcze pakujemy na 4, no i żegnamy się z naszymi rywalami, forfejcik poszedł, zbieramy kolejne punkty i idziemy do następnej gry, w której trafiamy na Faint Defa i Slasy, gości, którzy już są naprawdę pod top 100, a tymczasem znajdujemy fajnego bounce'a, fajne podanie do Niserona, które oczywiście wykończył na 1-0, kolejna akcja i prawie identyczna jak w poprzedniej grze, teraz podanie do Niserona, on jeszcze zagrywa na backboard, będzie podanie do mnie, no i pakujemy na pustą, no to już była formalność, kolejne zagranie ze strzałem, niestety w naszych rywali, ale Niseron, świetne miejsce, świetna pozycja, lewy dolny, mamy 3-0, jeszcze rywal podaje na pustą bramkę, 4-0, no i tutaj poszedł dokładnie ten sam forfeit, ten sam wynik i mamy 1625, o to chodzi. Znowu ci sami rywale, ale nie tak samo prosty mecz jak poprzednio, no ten mecz naprawdę jest ciężki, Woizen już przed szansą na jakiegoś aerial bumpa, a Niseron broni podwójnego bumpa i wychodzimy z tego obronną ręką, jeszcze ze strzałem na backboard, Niseron z jakimś tabem, ale to też nie wyszło, Bolt teraz w powietrzu z jump resetem, próbuje przejść Niserona, ale Niseron na całe szczęście to broni, jeszcze Niseron w ofensywie, znowu zostawiony na pastwę losu, ja rotuję bez boosta, ale na całe szczęście on to weźmie i będzie próbował aeriala z backboarda, będzie próbował, może jakiś jump reset ciągnie, holuje, ale w tym meczu nic nie przechodziło przez żadne szyki obronne, ani nasze, ani naszych rywali, no zobaczcie, Bolt pinczuje, jeszcze łapie jump reseta, przechodzi Niserona, ale ja na całe szczęście wychodzę z tego znowu, z obronną ręką, przebijamy to jeszcze do przodu, od
oddalamy zagrożenie. No i 14 sekund do końca, zagranie do naszej defensywy, do Nicerona, żeby przejął tą piłkę. Weźmy ją, 8 sekund do końca i ja ze strzałem, chyba najlepszy opportunity w tym meczu i bezsensowny, słaby, beznadziejny, z żadną siłą, nieprecyzyjny strzał, który doprowadza do overtime'a. Tutaj mamy overtime 40 sekund i myk, piłka od bounce'a podbita do góry i taki doink, no ale niestety no nic z tego nie wyszło, naprawdę nie dało się przejść. Teraz jeszcze zagranie do defensywy, 2 minuty mamy overtime'a, zagranie na Ola, próbujemy się jakoś bronić, 14 boosta i najgorsza decyzja w moim życiu, schodzę do środka z piłką, ale Niceron na całe szczęście zdążył do defensywy, uratował nas, jeszcze pod jump resetem, nie trafiam w to, ale znowu Niceron w defensywie, jak on chodził w tym meczu, to jest niepojęte. Bumpujemy jeszcze gościa, Niceron przed szansą na strzał, będziemy mieli flick, ale bronią to rywale, znowu Niceron jeszcze z jakimś ceiling shotem, ale Wozien cały czas na miejscu i broni się, 4 minuty przed nami, znaczy za nami, co ja w ogóle mówię, Niceron jeszcze z zagraniem na backboard, ze strzałem nie wchodzi double tap i teraz nasz delay, nasz magiczny delay, który na całe szczęście dochodzi do skutku. Wygrywamy to spotkanie, nie wierzyłem, no 9 minut bez żadnej bramki i tutaj musiałem stanąć na wysokości zadania i znaleźć ten jeden najlepszy ruch w pozycji jak w szachach. Wygrywamy ten mecz, zgarniamy 3 punkty i idziemy po top 100, znajdujemy kolejnych rywali, to będzie gierka o topkę, to będzie gierka o to, aby przybliżyć się do celu, który jest wręcz w tytule naszego odcinka. Tymczasem clearujemy piłkę z backboarda, jeszcze omijamy jednego w defensywie, ale tutaj NK będzie próbował to bronić, no i Niceron na całe szczęście dankuje, mamy 1-0, jeszcze Niceron z jakimś ceiling shotem, no i siadamy gościowi na czapie, mamy 2-0, piękne zagranie, no ale w defensywie też trochę musieliśmy popracować i na całe szczęście rotuje idealnie na czas, oddajemy clearka, który, no na szczęście dla nas wpada do bramki rywala, 3-0, fajnie odbięte prowadzenie, no ale tak jak mówiłem, w defensywie też musieliśmy pracować. Niceron najpierw z pierwszym blokiem, ja 17 boosta, no ale jestem na miejscu, jestem na pozycji, mamy save'a, jeszcze Niceron próbował tutaj przebić, ale nie wyszło. Niceron teraz przebija jednego z rywali, będzie oddawany strzał, no i piękny prawy corner, mamy 4-0 i zauważcie, że po takim wyniku wpadają forfety, no i tutaj też wpadł, mamy 1642 i to jest właśnie nasze miejsce w top 100. Sprawdzamy oczywiście nasz ranking, odświeżamy dwójki, no i tutaj gdzieś powinniśmy być, ale nie odświeżyło nas, nie odświeżyło, jednakże wiedzieliśmy, że jesteśmy mniej więcej już top 90 graczami na świecie, ale no co z tego, idziemy dalej. Nasz następny mecz przywiał nam kolejnych zawodników, tym razem był to Marmoan i Deal. No proszę Państwa, tutaj chyba nie muszę wspominać o tym, że każdy mecz jest na wagę złota i Niceron w tym momencie przed szansą na to, aby strzelić jakiegoś jump reseta. Ja jeszcze challenge'uję tą piłkę, piłka odbita dość wysoko po bounce'ie i zobaczcie, co ja świrowałem w tych meczach. No ja byłem poczuty, w życiu byście nie powiedzieli, że ja będę próbował takich zagrań. Jeszcze Niceron z pinchem, ale to nie wchodzi. No i znowu, że ja przed szansą na jakieś zagranie do środka, na centrę i być może Deal wpakuje to na 1-0, tutaj akurat trochę szczęścia. I zobaczcie teraz tego kickoffa. Rywale tak świetnie zagrali tego kickoffa, że muszę wam pokazać powtórkę ich idei. Fake do tego, żeby Deal podał Marmoanowi, który się ustawił po kickoffie w miejscu, w którym oczekiwał na podanie. Świetnie to rozegrali, pierwszy raz widziałem takiego kickoffa na rankedzie, no ale przejdźmy do tego, co jest teraz. Niceron przed szansą na jakiś groźny strzał, ale to nie wychodzi. Jeszcze challenge'uje tą piłkę na środku boiska. Wygrywamy challenge, no i Niceron ze strzałem na 2-1. Fantastycznie to wykorzystał, 1,5 minuty do końca challenge'ujemy w powietrzu Marmoana, bumpujemy go, no i oddalamy jego jakiekolwiek szanse na to, żeby strzelił na remis. Jeszcze challenge, zagrywka od cornera do środka, do Nicerona i no, prawie na 3-1, no niestety brakło tutaj troszkę szczęścia, no ale zobaczcie, sekunda do końca, Deal przebija tą piłkę, no i pada na ziemię, pada, wygrywamy to spotkanie, zgarniamy 9 punktów, no i oczywiście zbliżamy się coraz bardziej do naszego top 50, w momencie, w którym nie odświeżyłem tabeli, byłem mniej więcej gdzieś tutaj. Także zajmowalibyśmy 57 lokatę, no ale moi drodzy, w ogóle pragnę wam przypomnieć, że to jest ten sam dzień, w którym wbijaliśmy 200, ten sam dzień, w którym zagraliśmy już wcześniej kilkadziesiąt gier, teraz mamy w nowym sezonie zagrane 31 gierek i ta jedna ostateczna, która właśnie nadchodzi, gramy z Magmą i Rys Foxem, graczami, którzy są naprawdę mocnymi zawodnikami i już od pierwszych sekund pokazują nam, że to starcie nie będzie takie proste, jak nam by się mogło wydawać. Niceron teraz z klipkiem do boku, będziemy próbowali przebić Magmę, przebijamy go i będziemy
będziemy schodzić do środka. Może zagramy do Niserona, ale nie, no proszę państwa, zagrywamy sami, jesteśmy czołgiem, przechodzimy rywala i teraz Niseron, on będzie schodził do środka. Piękne 50 z jednym z zawodników, drugie 50 i świetnie, świetnie wyłożył nam piłkę na 2-1. Jeszcze Niseron przed szansą na bloka, no ale to my klirujemy to finalnie do cornera. Jeszcze Magma, zagrajemy do środka, ale my zbijamy to, blokujemy, jeszcze 5 pod sufit tak naprawdę, podanie do Niserona i Niseron teraz co zagra, no wszyscy tak, tak, wisienka na samym cieście, jakby to pan od jogurtów i trzepaka powiedział, a teraz bierzemy setkę, no i czekamy na rozwój wydarzeń, być może podbijemy piłkę do środka, ale to jest nasz klasyczny dribbling 2-1, przechodzimy placków 4-1, no i to jest to, o czym Niseron mówił, Niseron rozgrzewał się na ostrzynie na Estiziego, także widzicie, był bardzo dobry warm-up, jeszcze Magma przed szansą, mija nas perfekcyjnie, 4-2, ale czy to daje im jakikolwiek kontakt w tym meczu na to, żeby wrócić do tego spotkania? No nie sądzę, nie sądzę, bo my teraz ładujemy na 5-2, Magma jeszcze przebija, no może daliśmy może im jakąś tam małą szansę, jakiś cień szansy, ale znowuż, co z tego, skoro teraz podanie Doris Foxa, no ale my to przejmujemy, my to przewidzieliśmy, 6-3, cały czas 3 bramki przewagi, jeszcze zagranie do Niserona, no próbowaliśmy tu już podświrować 20 sekund do końca, 20 sekund, które dzieli nas przed naszą wygraną, przed naszym top 50, przed naszą lokatą, którą zaraz zobaczymy na ekranach, tymczasem Magma podanie do Rys Foxa i Rys Fox teraz gra coś, czego nikt by się nie spodziewał. Zapierdzielił takiego corner lida, że się złożyłem w pół. Zwyciężamy, inkasujemy 10 punktów, zdobywamy 120 MMR tego dnia, no i oczywiście sprawdzamy naszą top listę, sprawdzamy nasze top 100 i jesteśmy tutaj. Nasza przygoda w tym odcinku dobiegła końca, wbijamy top 50, dokładnie top 46 zawodników na świecie razem z Niseronem, z którym fenomenalnie się zgrywaliśmy tego dnia, ale to oczywiście nie przestaliśmy grać. Nie przestaliśmy grać i w następnych grach trafialiśmy na pro playerów, na graczy niesamowitych, ale o tym może nagramy następny odcinek, jeżeli byście oczywiście chcieli, także to by było w tym odcinku na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał, możecie napisać jakiś komentarz, co sądzicie o takich odcinkach, w których komentuję to jakby podczas montowania. No i co mogę więcej powiedzieć? Trzymajcie się cieplutko i zapraszam was do kolejnych odcinków. Cześć!